Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Zastanów się, co o tym myślisz. Ej, unieś lekko do góry wzrok, ej. Wspomnienia z nauki rapu. Notoryczne słuchanie hip-hopu. 24 godziny na dobę. Budzenie się w słuchawkach, zasypianie w słuchawkach, chodzenie po mieście w słuchawkach. No i po prostu na początku to była totalna jazda bez trzymanki, no więc już o spotku. No, tam to było, wiesz, 2000 czy 2500 ludzi, a ty wychodzisz po Rahimie i Fokusie i jeszcze Grupsonie na scenę i masz być teraz, wiesz, paktofoniką. Zrozumiałem, że ten film nie jest tylko i wyłącznie dla ludzi związanych z hip-hopem. Spotykamy Marcina Dorocińskiego i on mówi, że to w ogóle jest niesamowite. Fokus wychodzi w czasie premiery, bo się wzruszył. Znaki z zewnątrz jakby powodują to, że jest to film o szerokim zastosowaniu. Ty, słuchaj, to co teraz będzie? Kicha, kurwa, będzie! Przekaż koledze, że go wkrótce odwiedzę. Leszek chciał stworzyć film ponadczasowy. Chciał pokazać ludzi po prostu. Walkę o człowieczeństwo. Walkę o pieniądze, o uczucia, relacje z drugą osobą. I każdy człowiek, myślę, że jest w stanie przejrzeć się w tym filmie. W jakiej ciąży? A jak myślisz, w jakiej ja mogę być w ciąży, idioto? To jest... Stare, wszystko, co ja mam na świecie. Witam, nazywam się Dawid Ogrodnik i zapraszam was na film Jesteś Bogiem. I żadnych bisk. Pan Sobański was zapowie. A co oni w ogóle grają? Skąd ja mogę wiedzieć? Jestem Bogiem.